Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami kolejny indyczek na tym najróżnorodniejszym indyczym kanale. Dzisiejszy tytuł chwali się bardzo ciekawą cechą. Trailer gry na Steamie ukazuje nam porównania wielkości światów w grach względem kilometrów kwadratowych. Widzimy Fortnite'a, widzimy Skyrima, GTA Piątkę oraz właśnie grę nazwaną Supraland, która ma zaledwie 9 metrów kwadratowych, 3 na 3 metry i... Jak to? To w takim razie co? Widzimy drugi koniec świata w tej grze na odległość dłoni naszej postaci, skoro jest to gra z perspektywy pierwszej osoby? Nie, autor oczywiście leciutko się tutaj nabija, bo jesteśmy takim malutkim ludzikiem na wielkiej makiecie, którą bawi się dziecko. Supraland zdobył na Steamie w zaledwie miesiąc ponad 1200 pozytywnych ocen o ogólnym rankingu, aż 95% pozytywów. Pojawił się 5 kwietnia 2019 roku na Steamie, ja podszedłem do niego w połowie maja. Spośród 1200 ocen tylko 40 osób dało tej grze ocenę negatywną. W jakich kategoriach umieścimy ten tytuł? No, przede wszystkim jest to gra logiczna, po drugie eksploracja, po trzecie lekka przygoda oparta o kombinowanie z minimalnymi elementami walki i takiej, powiedzmy, troszeczkę zręcznościowej strzelanki, nawet można powiedzieć, bo w pewnym momencie w tej grze też mamy nawet broń do strzelania. Początek wygląda bardzo ciekawie, kiedy wkraczamy do wioski czerwonych ludków, budzimy się w domu, wychodzimy na zewnątrz, jest jakieś wielkie zgromadzenie, jakieś lekko modelowe państewko, w którym rządzi król, a z daleka w tle u góry widać właśnie tego chłopca, który podgląda życie swoich ludzików i gdzieś tam troszeczkę się porusza. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Supraland możecie pobrać w formie demka na Steamie. Gorąco doceniam mocno to, że kawałek gry można sobie zobaczyć za darmo. No, tego się nie spotyka w dzisiejszych czasach najczęściej, że są wersje demonstracyjne, więc to trzeba spropsować bardzo silnie. Po ile ten tytuł ogólnie? Na scence oficjalnie na Steamie po 72 zł w okolicach premiery, na G2 znajdziemy oferty na 41 zł mniej więcej za klucz oraz około 64 zł za gifta globalnego. Dlatego cóż, przed zakupem można sobie ogarnąć demko, zobaczyć, czy gra będzie dobrze chodzić, czy nam się spodoba, a potem dopiero zdecydować, czy warto ją kupić. Druga uwaga to gameplay w tle. Może zawierać małe spoilery. Ciężko jest pokazać grę logiczną, w której wykonuje się jakieś zagadki bez pokazania, jak się w nią gra, prawda? Więc sorry za to, że w tle gdzieś tam są jakieś momenty, w których po prostu przechodzę ten tytuł dalej. Dowiadujemy się, że wioska nie ma wody. Trzeba sprawdzić w studni, co się tutaj dzieje. Tam gra pokazuje nam prosty samouczek i z pewnej strony też pokazuje nam niestety niewielką swoją wadę. Blur otoczenia, czyli rozmycie, jest bardzo duże i wszystko w głębi świata jest mocno rozmyte. Ja wyłączyłem motion blur w opcjach na minimum, na 0, a mimo to ten blur gdzieś tam w tle jest. Chodzi tutaj o to, że gra po prostu tak jest zrobiona, by miała ten charakter, powiedzmy, takiej makiety, gdzie z daleka, no niewiele widać. Samo rozmycie kamery też można spokojnie wyłączyć w opcjach, ja je wyłączyłem, bo no nie lubię rozmazanej kamery w grach. Z drugiej strony mamy tutaj przyjemną muzyczkę, potęgującą zaciekawienie, taką leciutko z bajki, leciutko z kreskówki, lekko trzymającą klimat niepewności. Oczywiście muzyka jest inna w ramach tego, no, gdzie jesteśmy na świecie. W kanałach mamy nauczyć się chodzenia, skakania, kucania, lekko też walki oraz używania elementów otoczenia, czyli po prostu wciskania klawisza aktywacji. Następnie, wychodząc na zewnątrz, mamy w pełni otwarty świat, trochę wykonany w klasyczny sposób, czyli gdzieniegdzie walają się monetki, które użyjemy do zakupów i odblokowań. Oczywiście świat jest trochę zablokowany miejscami, które najpierw musimy w jakiś sposób zaliczyć. Jednak by to zrobić, musimy wykonywać zagadki i już w pierwszym mieście trochę ich jest. I to jest bardzo fajne, że ta gra po części ma taki trochę otwarty świat i możemy robić, co chcemy, wykonywać zagadki, gdzie chcemy, iść, kombinować, szukać jakichś przejść, odblokowań, tego typu rzeczy. I początek jest dość prosty, ale niepozornie. Przykładowo musimy zakupić w sklepiku szybsze bieganie. Od tej pory zdążymy wdusić przycisk i dobiec do pomieszczenia, nim drzwi się zamkną. W odkrytych skrzyniach znajdziemy różne ulepszenia, złoto, na przykład zwiększenie maksymalnej ilości zdrowia, zwiększenie obrażeń, szanse na obrażenia krytyczne, a także takie bonusy jak możliwość widzenia paska zdrowia przeciwników. Sama walka jest, powiedziałbym, dość klikalna, czyli atakujemy, przeciwnik ewentualnie obrywa albo nie obrywa, ciała i on też w tym samym momencie zadaje nam obrażenia, jeżeli jest w odpowiednim dystansie, chociaż no, trzeba też powiedzieć, że im dalej w las w tym grze, tym przeciwnicy są troszeczkę trudniejsi, atakują nas na dystans, szarżują, blokują i tak dalej. Świat zachęca do eksploracji masą przejść oraz tym, że praktycznie w każde miejsce na tej mapie da się wejść, nawet na otaczające wioskę klify i też znaleźć tam jakieś monety, skrytki, skrzynki i tak dalej. Odkrywamy, że za brakiem wody w królestwie odpowiadają nikczemnicy. Niebiescy, czyli my jesteśmy czerwoni, a niebiescy to chyba ci źli. Gra w mega fajny sposób, fabularnie, lekko podkręca klimat walki o wpływy pomiędzy ludzikami czerwonymi oraz niebieskimi, a nad tym wszystkim stoi właśnie, czy powiedzmy kuca, patrzy dziecko, które bawi się tymi ludkami. By móc przejść treść gry dalej, naszym celem jest odnajdywanie beczułek i dostarczanie ich do aktualnie dostępnego sklepu, ich jest troszeczkę w trakcie gry. Dzięki temu handlarz, który tam jest, odblokuje nam możliwość kupna kolejnych umiejętności lub modyfikacji postaci. Pojawia się pytanie, czy skoro wszystkie monetki na mapie zbierzemy, czy one w jakiś sposób się odradzają. Tutaj jeżeli mamy odpowiednie perki, znaleźliśmy ze skrzynek, czy rozwinęliśmy swoją postać, jesteśmy w stanie zdobywać monetki też z walki z potworami, które się respawnują. I też kolejne pytanie, co się stanie jak zginiemy, więc wydaje mi się, że gra pod tym względem jest bardzo kids friendly, czyli nie ma tu jakiejś brutalnej śmierci, tego typu rzeczy, po prostu odradzamy się w najbliższym momencie zapisu, który jest stosunkowo niedawno, wydaje mi się, że maksymalnie 10 sekund temu. Tutaj niestety na początku gry delikatnie się troszeczkę zaciąłem i nie byłem w stanie, powiedziałbym, że zlokalizować jednej z wymaganych beczek. Dlaczego? Otóż Supraland ma no, nieco elementów Metroidvanii, nieco backtrackingu, czyli powracania do lokacji, jakie już wcześniej odwiedziliśmy, ale mając już umiejętności pozwalające je w pełni zbadać. Wystarczyło wdrapać się na jedną ze skał po środku mapy, dosłownie za wyjściem z wioski i wskoczyć na półkę dostępną wyłącznie z podwójnego skoku. I tam po prostu była beczka, która odblokowała mi potrójny skok, który następnie pozwolił mi przejść grę dalej. Wydaje mi się, że ta zagadka w pewnej mierze była troszeczkę, może nie trudna, ale wymagająca obserwacji świata. Później te zagadki są troszeczkę bardziej zbite w jednym miejscu. System walki jest szczątkowy, bardzo prosty, głównie oparty o atakowanie klawiszem myszy za pomocą różnych przedmiotów, ale ma swoje ciekawe pomysły. W lokacjach napotykamy groby, które jeżeli zniszczymy odpowiednimi narzędziami, odpowiednio ulepszoną bronią, to powstrzymujemy potwory przed odradzaniem się, które czasami potrafią przeszkadzać i to też był jeden z argumentów ocen tych kilkudziesięciu negatywnych w stosunku do kilku tysięcy pozytywnych, że potwory troszeczkę przeszkadzają, ale wydaje mi się, że po prostu wystarczy pograć, by sobie te respawny przeciwników pousuwać. Im dalej gramy, tym elementów kombinowania jest więcej, na przykład musimy używać kamienia, jaki możemy postawić w dowolnym miejscu, czy lekko bajkowego karabinku, który potrafi przełączać różne rzeczy. Wielokrotnie będziemy wykorzystywać fizykę, używać ciężaru na różnych dźwigniach, przeskakiwać między obiektami, a czasami po prostu zagadki wymagają najzwyczajniejszego w świecie myślenia, czyli mamy dwie takie płytki naciskowe, na których stawiamy wielki niebieski kamień, tylko że możemy taki postawić jeden. I co należy zrobić? Należy po prostu strzelić w ten jeden, żeby on przeskoczył na drugi w odpowiednim momencie, w którym jesteśmy za odpowiednimi drzwiami. To taki mały spoiler, ale jak będziecie grać, to się domyślicie, o co chodzi. Zagadki nie są jakieś bardzo trudne, ale zrobione w przystępny sposób. Przez pierwsze 2 godziny w Supraland myślałem, że gra będzie banalna i zaliczę ją może w 2 godziny. Okazuje się, że jest dużo dłuższa. Zagadki są dość proste, ale jest ich bardzo dużo i bardzo dużo jest też eksploracji, która potęguje no, czas trwania gry, tyle ile potrzebujemy na jej przejście. Do tego podziwianie tych lokacji, ich otoczenia, no też gra tutaj sporą rolę, jeżeli wczuwamy się w klimat. Ogólnie mówiąc, stopień trudności Supraland jest przyjemny. Gra nie jest trudna i nadaje się do pogrania przez dzieci w wieku, wydaje mi się, powiedzmy 6+, ale również gracze dorośli, którzy takie produkcje lubią do relaksu, będą się tutaj naprawdę nieźle bawić. To nie jest wbrew pozorom jakaś gra bardzo dla dzieci. Eksplorując świat znajdziemy masę nawiązań do różnych rzeczy, na przykład postacie zastanawiają się, czemu zostawiona gumka ma niebieską końcówkę. Też zawsze myślałem, do czego ona służy, jak byłem mały. Albo odnajdziemy tajemniczego ludka, który w niebieskich oparach coś gotuje, mając na sobie maskę i kombinezon. Nawet autor zrobił tutaj swego rodzaju rodzaju religię w tej grze. Ludki wierzą w to, że świat stworzył magiczny stwórca i zastanawiają się, jakiego był koloru. Bazowo w grze jest czarny, mamy nawet taki posąg stwórcy, przy którym gadają sobie NPC, ale jedni mówią, że może był kiedyś czerwony, inni mówią, że może był kiedyś niebieski. Nawet by przejść kawałek gry możemy, czy nawet musimy, ukraść temu posągowi boga aureolkę z tego jego świętego posągu, żeby w odpowiedni sposób przejść grę dalej. Inną dużą zaletą tej gry są niskie wymagania, chociaż tu jest pewien zgrzyt. Supraland działa w zablokowanych 60 klatkach, jak to wiele gier na Unreal Engine lubi posiadać, mieć zablokowane. Może da się ten lock jakoś zdjąć, ale tak czy siak dwurdzeniówka pod klapą GTX 780 oraz 4 GB RAM-u powinno wystarczyć na minimalnych dla tej produkcji. Ja ten tytuł przetestowałem na procesorze i5, na 4-rdzeniowym, na 8 GB RAM-u oraz GTX 770, czyli pod względem procesora i RAM-u sprzęt troszeczkę lepszy i Supraland śmigał spokojnie, bez problemu w 60 klatkach na tam powiedzmy troszeczkę niższych ustawieniach. Wymagania nie są duże i to jest fajne. Jeżeli chodzi o jakieś wady tej produkcji, no wydaje mi się, że w Supraland ciężko je znaleźć, bo po prostu gra nie jest tak bardzo rozbudowana, żeby było tutaj dużo błędów. Czasami niektóre zagadki są nieprecyzyjne, czyli stawianie w przenośni mówiąc klocka pod sobą powoduje dziwne zachowanie postaci, ale zagadki właśnie tego wymagają, żeby z tym klockiem kombinować. Sekrety nie zawsze do końca są sekretami, bo skrzynki po prostu ustawione są w jakiejś jaskini, którą ledwie widać i to zaraz jest sekret. Ciężko w tej prostej gierce, wydaje mi się, że coś zepsuć, więc jak jakichś większych wad naprawdę się tutaj nie doszukałem, ale zajrzałem w oceny negatywne na Steamie, poszukać co ludzie negatywnego myślą o tej produkcji. To pierwszy negatyw, jaki przeczytałem, dotyczył narzekania na to, że na Steamie nie ma ocen średnich. Coś to znaczy, kiedy nawet negatywnie oceniający gracze nie chcą Supraland ocenić źle, tylko średnio. Szczerze nie chciało mi się też tłumaczyć chyba 15 Azjatów piszących krzaczkami, zaledwie 40 ocen negatywnych. Miałem wrażenie, jakby specjalnie Azjatom ten tytuł się w jakiś sposób nie podobał, bo z 1200 ocen, jak mówiłem, 40 to były negatywy, z czego prawie połowa z tych 40 to były oceny napisane przez Azjatów. Nie wiem, co im się w tej grze nie podobało. Finalnie bawiłem się w Supraland ładne parę godzin. Jest to jedna z najlepszych gierek relaksacyjnych, jakie ostatnio grałem. Z jednej strony, by grę ukończyć po prostu w wątku głównym, idąc no, po prostu przed siebie, wystarczy nam około 9 godzin. Z drugiej, jeżeli chcemy przejść grę na 100%, musimy spędzić tutaj wiele więcej. To bardzo dużo, patrząc na większość indyków robionych przez jedną osobę czy kilka, gdzie zagadki logiczne są najczęściej bardzo krótkie, podobnie jak sama gra, no większość indyków logicznych jest dość krótka. Czytając średnie oceny, większość graczy spędziła tutaj około 15 godzin, by zakończyć tytuł w pełni. Wiele osób mówiących, że zakończyło ten tytuł w 100%, spędziło tu około 15 godzin. Mowa oczywiście o wszystkich sekretach, ukrytych miejscach i możliwościach do wykonania. Jedną niewielką wadą gry jest ten blur w oddali, który czasami boli w oczy, bo jest go za dużo, oraz fakt, że chyba nie mamy możliwości powrotu do innych lokacji w niektórych etapach gry. Jak nie zrobimy w nich 100%, to raczej nie da się zrobić ich ponownie. Mimo że Supraland nie jest we wczesnym dostępie, autor dalej planuje niewielkie zmiany, niewielkie ulepszenia, takie jak możliwość zobaczenia jego komentarzy w trakcie robienia gry, czyli gramy sobie i możemy sobie posłuchać, co ma do powiedzenia w danym momencie o danym epizodzie gry. Plus w finalnym podsumowaniu doceniam to, jak grę rozwijał. Alfa Supraland, no można ją obejrzeć sobie na YouTube, jak ona wyglądała, jest zupełnie inna od finalnej wersji. Widać naprawdę włożoną pracę i ten cały feedback od ludzi, którzy sugerowali, co powinno się zmienić. Ten tytuł jest takim diamencikiem dobrej pracy growej, dlatego od siebie na miniaturce YouTube'owej zostawię kolor zielony. Jeżeli lubicie takie gierki, ten tytuł warto sobie załatwić. Na systemie steamowych recenzji na pewno wyląduje lajkacz, podobnie jak na kuratorze steamowym. To chyba oczywiste. Na koniec klasyczne grube dzięki sponsorom browarniczym, także wasze awatarki klasycznie na scence, plus podziękowania Guster, Hansor, Kasięcja, Łukaszew, Predio, Izak, Maruc, Maksimosolini, Arkadiusz, Łukasz Z, Szpak77, Cyborg, Kazmomi, Bacior, Latinokila, Tobilub, Cezar von Kane, Furious, Play the Game, Lucas, Art, Elmo350, Pan Królik, Agojpe, Gatki, Lysy, Skotopak, Mikus, Matamet oraz Bulu. Klasycznie po prawej stronie macie poprzedni film na kanale, a po lewej stronie opcję zostania tutaj na dłużej. Tyle.